Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie ma dobre informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu Horeca aż do 3 października można składać wnioski do konkursu o dotacje na inwestycje. Opublikowana została informacja przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o przedłużeniu kolejnej rundy konkursu w ramach środków z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, i to jest program inwestycyjny Horeca, dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom z branż gastronomii, hotelarstwa, turystyki, kultury między innymi, czy głównie takich, które mają w ramach swojej działalności kodów PKD odpowiednie pisane kody w zakresie tych właśnie branż. Pieniądze czekają, zatem nic, tylko zapoznać się z warunkami do tego projektu. Mamy do dyspozycji dla całego województwa śląskiego w ramach puli, która dotyczy całego kraju, alokacje na poziomie ponad 53 milionów złotych. Także tyle środków jeszcze zostało i serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa śląskiego głównie, ale także w szczególności z Częstochowy, z regionu częstochowskiego, do aplikowania o te środki. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Podstawowym kryterium jest spadek obrotów z okresu COVID-u, czyli lat 19-21. I to kryterium zostało obniżone, dlatego warto podkreślić, że już nie 30% spadek obrotów, ale 20%. Zostało 10% obniżone, także firmy, które ten spadek odnotowały na poziomie co najmniej 20% w latach 19-21, mogą aplikować o to wsparcie i oczywiście muszą realizować nowe inwestycje. Tutaj mowa jest o tym, że w wyniku realizacji inwestycji trzeba wdrożyć nowy produkt bądź usługę, a wartość dotacji, przypomnę, to kwota maksymalnie 540 tysięcy złotych.